Witam. W grudniu pogoda będzie podobna do dzisiejszej. Od minus 7 na stadionie do plus 40 w mecie. Listopad 2014 rok. Szymon Matulok. Zapraszam na Flash AWF. Na AWF-ie odbyły się kolejne wybory. Samorząd studencki ma nowe władze. Przed nami turniej bowlingowy. Finowie będą reprezentować swój kraj. Listopad miesiącem pomocy. Nowa akcja charytatywna. Dwa wymazy i do bazy. AWF we współpracy z Fundacją TKMS. A na koniec Flash AWF pokaże, jak zdobyć prawo jazdy na Melexa. Listopad to miesiąc, który może kojarzyć się z wyborami. To, co Państwowej Komisji Wyborczej zajęło ponad miesiąc, naszym studentom udało osiągnąć się w kilka godzin. Więcej w reportażu Olivii Kafel. Znajdujemy się właśnie przed głównym budynkiem naszej uczelni, gdzie w poniedziałek, 17 listopada, odbyły się wybory do Senatu, Rad Wydziału oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Przenieśmy się do holu głównego, by zobaczyć, jak wyglądały wybory. A oto kto w tym roku będzie reprezentował samorząd. Przewodniczący Karolina Gujda. Zastępca przewodniczącego Aleksander Dulak. Zastępca do spraw finansowych Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Paulina Marchwica. Sekretarz Urszula Jaszek. Przewodniczący Komisji do spraw sportu Barbara Kojm. Spraw socjalno-bytowych Przemysław Stelmach. Promocji Renata Grabska. Kultury Aleksander Dulak. Dydaktyki oraz jakości i kształcenia kadr Kinga Zawierucha. Pozostali członkowie samorządu Artur Dobosz, Grzegorz Mastalerz, Monika Brańka, Monika Dunaj, Iga Janur, Szymon Garbaty oraz Elżbieta Kokoszka. Serdecznie gratulujemy! Już na początku grudnia będziemy mogli rywalizować o tytuł mistrza AWF. Sport, tym razem nietypowy. Bowling. Więcej w reportażu Pauliny Marchwicy. Witamy na próbnym turnieju bowlingowym. Dzisiaj Finowie ćwiczą do naszego turnieju bowlingowego, który rozpoczyna się 3 grudnia. I mamy nadzieję, że również wezmą w nim udział. Why did you choose Krakow for Erasmus time? Because we wanted to learn something about Poland. We've never been here. Have you ever tried bowling? A few times, yeah. And do you like it? Yeah. Do you know when is the event of the bowling in Krakow right now, for organized by Student Union? Yeah, was it 3rd of December? Correct. Are you coming for it? Sure. And what will be your team name? Finlandia team. Would you like to say something to Polish students and invite them for this competition? Zapraszamy na bowling! Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego postanowiła wesprzeć kolejną charytatywną akcję. Więcej informacji przekaże Aleksander Dulak. Witajcie wszyscy, słuchajcie, mamy do Was wielką prośbę. Jako samorząd postanowiliśmy się zaangażować w pomoc pewnej osobie, a mianowicie chodzi o małą Lenkę, która urodziła się niestety z problemami zdrowotnymi. Chcieliśmy im pomóc i Was przede wszystkim prosić o to, żebyście także mogli wspomóc tą szczytną inicjatywę. Chodzi o zwykłe zbieranie zakrętek. Jeżeli chodzi o punkty, gdzie będziecie mogli je składać, to przede wszystkim będą na pewno w akademikach na portierni, w holu głównym i w każdym z sypów będzie oznaczone pudełko. Także bardzo Was prosimy, jeżeli możecie, wrzucajcie zakrętki, nie wyrzucajcie ich do śmieci. Dwa wymazy i do bazy. Takie hasło towarzyszyło nam pod koniec listopada. O co chodzi w całej akcji? Przybliży nam to Artur Szczepaniak. Cześć, witam Was z holu głównego AWF-u, gdzie odbywa się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych. Jest ze mną Tomek. Jest to ambasador DKMS,
fundacji, która właśnie zbiera potencjalnych członków. Czy to prawda, że szpik kostny pobiera się z kręgosłupa? Nie, oczywiście to nie jest prawda i nie mam pojęcia, skąd się wzięło takie przekonanie. Istnieją dwie metody pobierania komórek macierzystych. Pierwsza, która jest stosowana w 80% przypadków, polega na pobraniu komórek macierzystych z krwi obwodowej. Drugą metodą, która stosowana jest w pozostałych 20%, czyli najczęściej u osób, których stan już jest bardziej poważny, lub u dzieci, stosowany jest pobór z szpiku z talerza kości biodrowej. Ile zarejestrowaliście osób do tej pory? Do tej pory tutaj u nas na AWF-ie zarejestrowaliśmy, jak widać, 168 osób. Jest to, uważam, nie najgorszy wynik. Przepraszam, co pan uważa na temat akcji DKMS-u na AWF-ie? Bardzo mi się podoba, działajcie dalej. Jest ze mną dzielna wolontariuszka Natalia, która siedzi tutaj już drugi dzień. Była wczoraj, jest i dzisiaj. Co możesz powiedzieć na temat całej tej rejestracji u nas na AWF-ie? Bardzo się cieszymy, że zgłasza się do nas bardzo dużo osób, które są świadome swojej decyzji. Jesteś studentką pierwszego roku turystyki. Czy taki wolontariat nie przeszkadza w planie twoich studiów? Nie, nie przeszkadza, ponieważ jesteśmy zwolnieni właściwie z wszystkich zajęć. Wykładowcy respektują nasz udział tutaj i nawet niektórzy uczestniczyli w akcji, przyszli do nas się zarejestrować. I tym miłym akcentem kończymy akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych na AWF-ie. Akcja odbywała się 26-27 listopada. Udało się zarejestrować blisko 200 osób na naszym AWF-ie, więc to jest niezły wynik. Następna akcja już za pół roku. Zostań dawcą szpiku! A na koniec przygotowaliśmy dla Was materiał z cyklu AWF na wesoło. Tym razem prawo jazdy. Placem manewrowym uczyniliśmy stadion lekkoatletyczny. Kolejny student otrzymał uprawnienia do prowadzenia Melexa, czyli oficjalnego pojazdu AWF-u. Zobaczmy, jak poradził sobie na placu manewrowym. Wykonuje zadania egzaminacyjne. Kapitaczny włączymy, jazda po ulicy na stronę. Pisanie zręcznego. Kasper. On jeszcze tych uprawnień nie ma. Chodzi na kurs. Przyspieszony co prawda, ale może kiedyś. Zagości na AWF-ie i zobaczymy go, jak wiezie kulę, oszczep lub piłki.